zapraszam Was na drugą część. Tak, drugą część filmu na temat wrzosowisk. A dokładniej wrzosowisk w Mostówce. Te tak zwane wydmy lucynowsko-mostowieckie znajdują się około 45 minut jazdy samochodem od Warszawy. To jest niecałe 50 km od Warszawy. I jak jedziecie obwodnicą S8. Tak więc zapraszamy do oglądania i ocenienia pozytywnie tego filmu. Hej widzowie, w dzisiejszym odcinku zapraszam Was na drugą część wydmy lucynowsko-mostowieckich. I jedziemy drogą przez S8 i będziemy skręcać na rondzie na Mostówkę, gdzie znajdzie się piękna wieś. Pokażę Wam wieś, a potem przejdziemy bezpośrednio na wydmy lucynowsko-mostowieckie. To jest droga do Mostówki. Tą drogą dojedziecie samochodem do wsi Mostówka. Jeśli chcecie autobusem dojechać, to musielibyście wysiąść zaraz za rondem i dojść z buta przynajmniej z pół godziny do 45 minut na te wydmy. Tak więc z miłą chęcią i szczerością zapraszam Was na te wydmy. Dojeżdżamy właśnie do przejazdu kolejowego, gdzie jak już wspomniałem w poprzednim odcinku, od stacji Mostówka ma się na wydmy 300 metrów. Jesteśmy na miejscu i na tych wydmach lucynowsko-mostowieckich. Więc za chwilę udamy się na wrzosowiska, a w międzyczasie będę Wam pokazywał różne ciekawe miejsca, gdzie możecie się udać i jak to wygląda w rzeczywistości, na miejscu, tak na żywo. Więc jeszcze raz powtórzę, zapraszam Was na te wrzosowiska. Hej, tutaj macie tablicę informacyjną na temat wydm lucynowsko-mostowieckich. Jak widzicie, należy to obszaru Natura 2000. Tutaj jest informacja, te wrzosy, o. Informacja, że 300 metrów w lewo. I to macie takie, o. Przypomnienie, że nie śmieć, zabierz swoje śmieci ze sobą. Nie niszcz przyrody, nie hałasuj. I ogniska nie można palić i tytoniu i zaśmiecać. Tak więc chwilę przestaniemy i możecie dłużej poczytać sobie na ten temat. Okej, okay, już nie poczytaliście? Okej. Okay. Lecimy dalej. Trakta się do początku wydm. Tutaj. Zobaczcie sami. I to są wydmy. I te wrzosy takie piękne. Jak widzicie, kwitną na fioletowo, na pomarańczowo. I tu macie sosenki, brzozę. I jak widzicie, jest przepiękny teren, obszar Natura 2000. Tutaj przeważnie pary młode biorą ślub, w sensie nie ślub, tylko robią zdjęcia i urodziny to też można zrobić i nie tylko. Tak więc zapraszam na dalszą część wycieczki. Zapraszam.
Widzowie, teraz zobaczycie taką łąkę, taką, w sensie nie łąkę, ale polanę z wrzosami, gdzie jest pełno wrzosów. I napiszcie w komentarzu, czy te wrzosy wam się podobają, czy też nie. A zresztą, sami ocencie, czy to ładne wrzosy, czy brzydkie. Dla mnie to są ładne wrzosy. Ale decyzja należy do was. A teraz pokażę wam kilka zdjęć, które zrobiłem akurat aparatem i tak zwaną komórką. No niestety aparatu fotograficznego nie wziąłem, bo żem zapomniał. Wybaczcie, ale zdjęcia to są zdjęcia. Ważne, przepraszam, ważne, żeby były, tak? To na razie. Raczej nie na razie, przepraszam. Zapraszam do oglądania zdjęć. Dobra, i teraz zobaczycie chrząszcza, którego napotkałem na wrzosowiskach akurat wczoraj i to takiego pięknego chrząszcza. Zobaczcie sami i do tego usłyszycie moją reakcję, naprawdę. Może nie powala, ale... Sami odstańcie. Widzimy się później. Zobaczcie, widzowie. Chrząszcz na wrzosowiskach. Tak, piękny okaz. Dziękuję. Bardzo piękny okaz. Zobaczcie, tutaj jest piękny. O, na tym patyczkiem go ruszę. O. Zobaczcie, ucieka. Rusza się, widzicie? Chrząszczyk. Ucieka. Ale piękny okaz. Dobra, i teraz to trochę wam pokażę przepiękne miejsce. O, kamerę sobie obrócę i zobaczcie. Piękna polanka, co? Bardzo piękna. I powiem wam szczerze, że kiedyś w średniowieczu i to jest taka historia nawiązująca, bo do tego pożaru z 93. Od początku. W średniowieczu kiedy ludzie wypalali wielkie połacie lasów, tak? Drzewa palili, aby wyjałowić glebę i rzeźnić popiołem glebę. A pożar w 93 zrobił to właśnie sam. I czyli zobaczcie, wyjałowił glebę tutaj i dzięki temu wrzosy zrobiły silną ekspansję tutaj na tych terenach. To jest takie nawiązanie. I nawiązanie do tego, że pożar użyźnia glebę, tak? Ale też się spustoszenie. Więc nie wzniecajcie pożaru, tak? Zobaczcie, teraz idę taką dróżką, no. I macie tutaj takie okazy pięknych wrzosów. Jak widzicie, jeszcze nie wszędzie te wrzosy tutaj porosły glebę.
Stoimy na takiej wyjałowionej. O. O mój cień. Dobra, mniejsza o większość. A to jest taki jałowiec. A może się mylę i poproszę i napiszcie w komentarzu. A tu jest sosna piękna. A tu brzoza tam dalej, o widzicie. No. Tak więc widzimy się za paręnaście minut. Hejo! Dobra, a teraz będę szedł na wydmy, w sensie nie w obecnej chwili, bo jestem w pokoju, tylko w sensie, że w dalszej części będę, jakby to powiedzieć, szedł na wydmy i opowiadał, tylko będzie taki przerywnik, że jestem w szoku, a zresztą sami zobaczcie, co ja będę tutaj wam więcej mówił. No, zapraszamy do dalszego oglądania. Hej, jestem zszokowany tym, że jest tu tak pięknie, żadnych śmieci, 400 hektarów tych wrzosów, takie piękne wydmy. I powiem wam, że będę się za chwilę wspinał, a efekt końcowy wspinaczki na tą wydmę mi to będzie uwieczniony w zdjęciach i w filmie. Znaczy w kolejnym materiale. Tak więc pozwólcie, że na chwilę was opuszczę i zdobędę szczyt tej wydmy, jak nie zacnej, tak znakomitej. Na razie. Hej widzowie, wspinamy się na górę, na wydmę. Hej. Słuchajcie. Ciekawe wydma, że takiej nie znajdziecie nawet w Łebie, a w Łebie bywałem wielokrotnie. Byłem też, kurczę, jaki tu piach. Bywałem w Łebie, niby tam jest większa ta wydma, ale szczerze powiem wam, że tu mogliby kręcić w pustyni i puszczy. To jest taka moja teoria. I takie moje zdanie prywatne. Ale napiszcie w komentarzu, czy wam się to podoba, czy nie. Ale tak naprawdę w Łebie kręcili w pustyni i puszczy. Ale tu też mogliby nagrać. Jest wydma, jak widzicie. Jest piękny las. Ale no cóż, reżyser chyba się nie dowiedział o tym miejscu. A szkoda, takie piękne miejsce. A za chwilę ujrzycie z góry, jak to pięknie z góry wygląda. Te wrzosy i z tej wydmy. Proszę panie operatorze odwrócić kamerę. I zobaczcie, jak to pięknie z góry wygląda. Dobra, schodzimy z tej wydmy wśród takiego lasku. I tutaj przed nami widzicie wrzosy. Oj kurczę, przyspieszyło mi się, ale mniejsza większość. Zobaczcie widzowie, piękne te wrzosy. Jak już wrócę, to przedstawię wam taką recenzję. O, kamerę miałem na dole, ale to nie zwracajcie uwagi na to. To jest tak pięknie. O tu, zobaczcie, taki piękny las, o tu. A tu
kiedyś były wrzosy. Jak widzicie, dalej są, ale drzewa w ogóle niziutkie były. Takie niziutkie były. Że tam dalej, jakbyście weszli tam na tą górę, gdzie byliśmy na wydmach, to tam zobaczycie Wyszków. O tam, tam daleko. I wieżą kościoła świętego Wojciecha. I okoliczne wsie, tak a propos. Więc i zachęcam was do przybycia tutaj. Już kończymy wycieczkę, kochani widzowie. I ostatni look na te wrzosy. I jak już będę w domu, to przedstawię wam recenzję na temat tego wrzosowiska, moje opinie, znaczy moją opinię i opinię mojego operatora, który niestety nie chce być na kamerze, ale za niego powiemy jego opinię razem z moją opinią. Tak więc i kłaniam się nisko i do zobaczenia u mnie w pokoju. Dobra. I teraz czas na moją opinię oraz opinię mojego operatora. Tak więc zaczynamy od opinii mojego operatora. W sensie kamery operatora. I to mam na myśli oczywiście. Czyli tak, mój operator kamery i mówi, że jestem bardzo piękne to miejsce, te wrzosowiska i kurczę, łeb mi spędzi. Dobra, ale wracając, te wrzosowiska są piękne i zamierza przyjechać tu za tydzień. Najwyżej za 2 tygodnie. A teraz przejdę do mojej opinii i powiem tak. Te opinie, właśnie moja opinia jest taka, że te wrzosowiska to naprawdę jest to cud natury. Nie na darmo te wrzosowiska należą do programu Natura 2000. Naprawdę. Gdyby nie ten pożar w 1993 roku, to by ludzie nie wiedzieli o tym miejscu, o tych wrzosach, o tym w ogóle wrzosowisku. Ale dzięki temu pożarowi ludzie wiedzą, przyjeżdżają z całej Polski, nawet i z zagranicy. Widziałem na tych wrzosowiskach wczoraj wielu Niemców, Ukraińców, zdarzyli się nawet Anglicy, Norwegowie i dużo Polaków. Ja i mój operator przychodziliśmy obok takiej grupy Niemców i mój operator zna trochę niemiecki i ja też trochę niemieckiego znam i trochę rosyjskiego, trochę ukraińskiego znam. Mój operator starszy ode mnie jest trochę, tam o 3-4 lata starszy, tak około 3-4 lat. To tam nie to już rolę grają miesiące, tak a propos. I powiem tak. Przetłumaczyliśmy sobie ich rozmowy, raczej urywki ich rozmów na temat tych wrzosów i w ogóle. I wywnioskowaliśmy, że im też się to podoba. A tak szczerze wam powiem,
zapraszam do Mostówki, na te wrzosowiska. To jedziecie sobie pociągiem, tam dokładniej kolejami mazowieckimi, samochodem dojedziecie jadąc obwodnicą S8, autobusem też dojedziecie, takim prywatnym autobusem, wiecie, takim autokarem, gdzie możecie z Warszawy wsiąść przy dworcu Wileńskim albo przy dworcu Gdańskim i poprosić kierowcę autobusu, żeby się zatrzymał w miejscowości Mostówka, o ile będzie jechał trasą bohaterów warszawskich, czyli tak zwaną S8. Więc polecam serdecznie i gorąco zachęcam do odwiedzenia tego miejsca oraz do subskrybowania mojego kanału, zostawienia pozytywnej opinii, łapki w górę oraz dzwoneczka, abyście mieli więcej takich filmów lub podobnych. Do zobaczenia. Pa.